To nie są służby specjalne państwa polskiego, to są służby specjalne Prawa i Sprawiedliwości. Ci panowie po prostu szukają haków bardzo poważnych na opozycję i to trzeba ujawniać Polakom. I te wybory nie będą sfałszowane. Jak będziemy liczyć te głosy i patrzyli na ręce wszystkich komisji wyborczą, gdzie większość jest jednak uczciwych, to nie będą sfałszowane. Natomiast są nieuczciwe. Niech tradycji stanie się zadość. Warszawa pozdrawia mój ukochany Sopot. Jacek Karnowski, prezydent tego miasta i Stowarzyszenie Tak dla Polski, inwigilowany systemem Pegasus. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor. Witam w Super Ekspresji, ulubioną Warszawę. Panie prezydencie, żarty na bok, bo sytuacja jest bardzo poważna. Czy pan ma pewność, że był inwigilowany Pegasusem? Panie redaktor, twierdzą o tym dziennikarze Gazety Wyborczej i poszlaki ewidentnie pokazują, że tak, bo już widzieliśmy w materiale, że wycieka mail. Też zgłosiła się do mnie już jedna osoba, która mówi, słuchaj, wychodzi na to, że na Messengerze wysyłałem ci jakąś dziwną informację drugiej w nocy, nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, a było to w tamtym czasie. Strona dotyczy jakichś spraw związanych w ogóle z dziećmi. Coś może być, jeszcze musimy to sprawdzić, bo to jest zupełnie sprawa świeża. Z drugiej strony dzisiaj Gazeta Wyborcza potwierdza to, co tak przypuszczaliśmy z Krzysztofem Brejzą, z jego rodziną, że tą całą akcję prowadzi ta sama ekipa CBA, która prowadziła moją sprawę 15 lat temu, sprawę bardzo polityczną, która była nie tylko przeciwko mnie, ale także przeciwko innym politykom, tak zwaną aferę sopocką. I to jest ta sama ekipa. Powiedział, że to Centralne Biuro Polityczne, a nie antykorupcyjne, bo to powinno być Centralne Biuro Polityczne, które stosowało komunistyczne metody 15 lat temu przeciwko mnie, fałszowało wtedy dowody, ukrywało dowody przed nimi, ukrywało dowody przed nami, przed stroną postępowania. I ta sama ekipa zostaje ściągnięta przez po powrocie PiS-u do władzy, do CBA w Gdańsku i rozpracowuje Krzysztofa Brejzę, czyli to wszystko się uskłada w taką układankę jak puzzle rozsypane na stole. Panie prezydencie, ale to z tego by wynikało, że obecna władza, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zagięło na pana parol, uwzięło się na pana. Z jakiego powodu? Pani redaktor, wtedy powiedzmy sobie szczerze, przy tej pierwszej akcji byłem skarbnikiem Platformy Obywatelskiej na Pomorzu i pewnie im się wydawało, że wszyscy kradną tak jak oni kradną. Wszyscy mają jakieś nielegalne przepływy z jakichś dotacji na fundacje, Wille Plus i tak dalej. Nic takiego nigdy nie było. Pewnie chcieli też, tam było takie wyjście na Donalda Tuska, że zawiadomił go Julkę o przestępstwie, nagrywał to i potem była konferencja prasowa Ziobry, Mularczyka i Kurskiego na zasadzie, czy premier wiedział o przestępstwie, ale zawiadomił prokuraturę, czy ją nie zawiadomił. To pierwsza rzecz. A teraz prowadziłem jednak rozmowę na temat Paktu Senackiego z Zygmuntem Frankiewiczem przed wyborami 4 lata temu, przed wyborami, które można stwierdzić nie były uczciwe. Właściwie powinny być unieważnione. Przy takim atakie Pegasusem, czy na mój telefon, czy na Krzysztofa Brejzy, który prowadził wtedy kampanię największej siły opozycyjnej. Także to jest Centralne Biuro Polityczne ewidentnie, które stara się złapać haki na polityków, uderzać w najbliższe otoczenie najważniejszych polityków w państwie, w opozycji i też atakuje to, powiedzmy sobie szczerze, dosyć w sposób perfidny, także manipulując dowodami. To jest najgorsze, że ja powiem szczerze, jednak Prawo i Sprawiedliwość rozbroiło bezpieczniki, wykręciło wszelkie bezpieczniki, czy zbajpasowało takim drutem prąd, który w służbach specjalnych płynie swoimi drogami, a właściwie płynie drogami na rozkaz partii rządzącej. To nie są służby specjalne państwa polskiego, to są służby specjalne Prawa i Sprawiedliwości. Panie prezydencie, to teraz zatrzymamy się przy tych kilku zdaniach, o których pan, które pan wypowiedział przed chwilą. Po pierwsze, wybory z roku 2019 powinny być unieważnione. Czy naprawdę uważa pan, że inwigilacja Pegasusem to jest powód do unieważnienia wyborów? A jeżeli tak, to kto takim unieważnieniem powinien się zająć? Czy uważa pan, że w ogóle działanie w tym kierunku ma sens w roku wyborczym? Oczywiście, że ma sens, bo trzeba pokazać Polakom, jakie rzeczy mogą nas czekać przed najbliższymi wyborami. To jest rzecz
bardzo ważna, tak, żebyśmy jednak zapobiegli powtórce z tej sytuacji. Powiedzmy uczciwie, w Stanach Zjednoczonych taka afera kończyła się dymisją prezydenta Nixona, odejściem z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa. U nas oczywiście pan rzecznik rządu, pan minister spraw wewnętrznych, pan wiceminister sprawiedliwości mówią, to niech Karnowski udowodni, że miał Pegasusa. Nie, to władza powinna pokazać, komu Pegasusa z polityków zakładała. I do tego powinna być komisja śledcza i stąd też nasz apel jako samorządów, tak dla Polski wczoraj, do parlamentarzystów, żeby jeszcze raz spróbować powołać komisję śledczą. Akt sprzeciwu przeciwko takiej komisji śledczej ze strony PiS-u czy Pawła Kukiza będzie też takim znakiem dla wyborców, że się boją, że mają coś do ukrycia. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy o tym nie zapomnieli, żeby nie powstała tylko komisja śledcza senacka, która jest bardzo ważna i muszę powiedzieć, że zareagowała bardzo szybko, bo w piątek się ukazał materiał, a w poniedziałek już byłem na przesłuchaniu w tej komisji i ona też już pokazała na przykład sprawę maila, który wyciekł z mojej skrzynki mailowej. I ja uważam, że nie można tej sprawy tak zostawić. To nie możemy żyć w państwie na podsłuchu. To my głosimy, że tak dla Polski demokratycznej, a nie dla Polski na podsłuchu, nie dla Polski z esbeckimi metodami z czasów najgorszej komuny, które też niestety pamiętam, kiedy SB także mi rozpracowywało. I tutaj można to wszystko poskładać. Naprawdę. Już pomijam jeszcze ostatnie może zdanie, że to nie byli tylko ci sami agenci, ale mnie także rozpracowywał prokurator stanu wojennego, taki Piotrowicz miejscowy, Włodzimierz Pluta, który był prokuratorem marynarki wojennej, skazywał ludzi za roznoszenie ulotek. Też nie umiał znaleźć zabójcy świętej pamięci Tolka Browarczyka, pierwszej ofiary stanu wojennego, że miał broń i kulę. Także takimi osobami jak pan Piotrowicz, pan Pluta, prokuratorzy stanu wojennego, wysługuje się obecna władza, wysługuje się takimi agentami służb specjalnych jak pan Maciej W., nie wiem czy jego nazwisko mogę ujawnić czy nie, więc nie będę kończył, który najpierw rozpracowuje mnie raz, potem drugi raz, a potem Krzysztofa Brejzy preparuje na niego dokumenty. Zresztą ta cała sprawa jest dość, powiedzmy, poważna, bo ten Pegasus pozwala także wniknąć w życie prywatne, w życie intymne, ale także w życie intymne naszych dzieci, osób nieletnich. No, ja nie wiem, jak trzeba mieć, jaką sieczkę trzeba mieć w mózgu, jakim trzeba być. Ja słyszałem, że tam niektórzy szefowie CBA kiedyś słuchali na bieżąco podsłuchów różnych, tym się lubowali, jak panu prezydentowi Kwaśniewskiemu zakładano, że mieli aparaturę w swoim gabinecie i słuchali z lubością tych podsłuchów. To może też oglądali zdjęcia czy filmy dzieci. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta taki film Życie na podsłuchu. To był film o inwigilacji w DDR-ze. Stasi, tak. I siedzi dwóch agentów. Jeden pisze, właśnie dochodzi do zbliżenia i czynności seksualnych pomiędzy obiektem a tam kimś jeszcze, prawda? No i robi sprawozdanie dla swoich szefów z takiego działalności. Ja też widziałem przesłuchanie w mojej sprawie 15 lat temu, gdzie także pytano się jednego ze świadków o moje życie intymne. Także widać, że ci panowie po prostu szukają haków bardzo poważnych na opozycję. I to trzeba ujawniać Polakom. I o tym trzeba mówić. Nie można tego zapomnieć. Panie prezydencie, rozumiem, że pan się czuje odarty z intymności, z godności. Czuje się pan tak, jakby ktoś wszedł panu po prostu z bucierami w życie. Tak się czuję, ale panie redaktor, politycy nieraz mają grubszą skórę rzeczywiście, natomiast co mają powiedzieć ich rodziny, co mają powiedzieć ich przyjaciele, znajomi, co mają, ja pamiętam do dzisiaj traumę bardzo wielu urzędników, którzy byli przesłuchiwani, jedna z osób 6 razy na przykład przez CBA, jedna osób 12 godzin straszona, na co składaliśmy zawiadomienie, w sumie 1/3 urzędników była przesłuchana i ponad 300 osób. Nikt nie poniósł za to konsekwencji, tak samo jak za fałszowanie dowodów. Nikt nie poniósł za to konsekwencji. Co więcej, ci ludzie zostali nagrodzeni, awansowani, potem dostają sprawę przeciwko następnemu politykowi. To nie jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, to jest Centralne Biuro do Walki z Przeciwnikiem Politycznym i tak je trzeba nazwać. Panie prezydencie, nazwał pan kwestię podsłuchiwania Pegasusem w Polsce takim polskim Watergate. Przed chwilą też pan tego porównania użył i stwierdził pan, że trzeba dzisiaj o tym mówić po to, żeby zapobiec tej sytuacji przed wyborami w tym roku. Tylko pytanie, czy nie jest za późno? Przecież wybory odbędą się za kilka miesięcy.
Tak, ale też jako Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Tak dla Polski wczoraj zaapelowaliśmy po raz kolejny do opozycji, pani redaktor, o jedność. Nie mówimy o jednej liście, ale o jedność. O to, żeby pokazać Polakom, że siedzimy przy wspólnym okrągłym stole. Nie walczymy na siebie, nie napadamy na siebie, nie krytykujemy siebie, tylko walczymy o demokrację, walczymy z inflacją, walczymy z rozkradaniem majątku państwowego przez PiS, przez układ mafijny wręcz, który się żywi na państwie polskim, dając sobie różne beneficja. I to jest jedna rzecz, żebyśmy wspólnie usiedli i pokazali Polakom, że jest pewna jedność, tak jak pokazaliśmy przy pakcie senackim. Tak jak pokazał KOD, że można stworzyć system liczenia. No dobrze, panie prezydencie, tylko jak ta jedność ma zapobiec powtórce sytuacji z Pegasusem? Bo to mnie interesuje. Mówi pan, trzeba zapobiec tej sytuacji. Więc ja pytam, jak konkretnie? Przede wszystkim ma zapobiec demobilizacji naszego elektoratu. Ale druga rzecz jest taka, żeby ustalić wspólnie, że dzielimy się, idziemy w Polskę i mówimy o tym wszystkim, co się dzieje. No dobrze, że redakcja, pani redaktor o tym mówi, dobrze, że mówi o tym Polsat, TVN, Gazeta Wyborcza i tak dalej, ale są pewne media, które o tym nie mówią i do tych ludzi trzeba dotrzeć. I to powinno być opozycja nie powinna się wzajemnie atakować w stacji, która jak gdyby ewidentnie krytykuje PiS, tylko powinna razem ruszyć w Polskę i my jako samorządowcy jesteśmy gotowi to zrobić. Jesteśmy gotowi współpracować z każdą partią opozycyjną, z każdą, podkreślam, z każdą partią demokratyczną, żeby pokazać w naszych małych miastach, w naszych gminach Polakom, do czego ta władza doprowadziła. Do destrukcji państwa, do stworzenia państwa wręcz mafijnego, który rozdaje pieniądze na lewo i na prawo. Też trzeba jednak pokazać, jak wielkie środki państwowe zostały przeznaczone na tak zwaną telewizję publiczną, która, czy radio publiczne tak zwane, które potrafi doprowadzić do takiej tragedii, jaka stała się w Szczecinie, czy takiej tragedii, jaka kiedyś się stała w Gdańsku z morderstwem Pawła Adamowicza, ale ta tragedia w Szczecinie rzeczywiście jest czymś strasznym, a te media są finansowane przez spółki Skarbu Państwa i te media nie tylko, że chwalą rząd, to jest najmniejszy grzech, one judzą, szczują na opozycję. Zobaczmy, ile razy we wiadomościach jest wymieniany Tusk, Czarzasty, Kośniak-Kamysz, Hołownia, może też Karnowski, chociaż w mniejszym stopniu, a ile razy są hejtowani, a nawet ile razy mniej jest pozytywnych wiadomości o ich rządzie, bo oni się głównie zajmują hejtem i to też musimy policzyć. Ewidentnie musimy tą sprawę policzyć i dobrze ją doprowadzić. Panie prezydencie, to w tym kontekście, skoro już media rządowe pan wywołał, mówi pan o tym, że trzeba dotrzeć do widzów na przykład telewizji rządowej właśnie, żeby pokazać im, jak wygląda rzeczywistość. No ale wiemy, że na przykład politycy Platformy Obywatelskiej podjęli decyzję o zawieszeniu udziału w programach telewizji rządowej właśnie ze względu na to, co wydarzyło się z synem jednej z posłanek, z szczuciem na niego, no i tym wszystkim, co stało się później. No więc jak pan ocenia taką decyzję? Czy pan rozumie to, że politycy Platformy nie chcą chodzić do tego miejsca? Ja rozumiem, że na pewien czas rzeczywiście powinniśmy, nikt z nas nie powinien pójść, ale to powinna być znowu wspólna decyzja wszystkich partii opozycyjnych. Potem jednak domagać się pewnych równych szans, bo nie może być tak, że w telewizji publicznej odbywa się debata pana prezydenta Trzaskowskiego z panem prezydentem Dudą, a potem jeszcze pan prezydent Duda ma 20 minut swobodnej wypowiedzi. Takiej sytuacji nie może być. I musimy jednak domagać się publicznie, jako wszystkie partie opozycyjne i Ruch Samorządowy Tak dla Polski, pewnej równości dostępu do mediów publicznych. I pokazywać to Polakom, bo my tak trochę przyzwyczajamy się do takiej sytuacji. A nie ma szefa służb specjalnych, Komisji Służb Specjalnych z opozycji, no to może nie powinniśmy być w tych Komisji Służb Specjalnych jako opozycja, tak? Albo zawyć nad tym. A zamrożony jest projekt z podpisami 200 tysięcy ludzi na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy dostają głodowe zasiłki. Podkreślam, głodowe zasiłki. Przyzwyczailiśmy się do tego. A może cała opozycja powinna raz wyjść z sali i powiedzieć, albo ten projekt w końcu będzie głosowany, albo wychodzimy z sali i dołączamy do tych osób niepełnosprawnych. No, jest według mnie czas na pewne spektakularne gesty. Po raz kolejny trzeba zaapelować o zwołanie Komisji Śledczej w sprawie wykorzystania Pegasusa. No niech pan Paweł Kukiz zagłosuje przeciwko tej Komisji Śledczej. Niech pokaże prawdziwe oblicze, czy jest za Komisją Śledczą, czy dostał jakieś frukta, żeby nie głosować za tą Komisją Śledczą.
Niech PiS powie, czy jest za jawnością życia publicznego, czy nie. Bo za chwilę powie znowu, że jest za jawnością życia publicznego i tak dalej. Panie prezydencie, ale Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nic takiego się nie stało. Znaczy ja mam takie poczucie, a właśnie nawet nie poczucie, tylko po prostu widzę to, co widzę, że przedstawiciele partii rządzącej no dworują sobie z tej sytuacji związanej z Pegasusem. Uśmiechają się z ironią, twierdząc, że nic takiego się nie stało i tak jak pan wspomniał, no to niech sobie ci, którzy tak mogą swobodnie rzucać oskarżenia, po prostu udowodnią, że te oskarżenia mają coś wspólnego z rzeczywistością, bo na razie te osoby, czyli pan między innymi, są od rzeczywistości oderwane. No tak wygląda dyskusja w tej chwili. Ja to udowodnię, tak jak udowodniłem 15 lat temu, po 10 latach czy 9, że jestem niewinny. Ale Krzysztof Brejza już teraz udowodnił. Jest to na papierach. Jest na papierach, że wobec niego był stosowany Pegasus i to jest w papierach, które nieopatrznie w innym postępowaniu w prokuraturze w Gdańsku wydobył pan Ryszard Brejza, czy może pani mecenas Dorota Brejza, bo pewnie ona to zrobiła. I oni mają już te dokumenty, czyli na szefa sztabu największej partii opozycyjnej, a wtedy nawet koalicji opozycyjnej, był używany Pegasus w czasie wyborów. To jest udowodnione i powinniśmy jako wszystkie siły opozycyjne rozkomplotować to po całej Polsce, bo to jest nieuczciwość, która trafia do Polaków. Nie powinniśmy tutaj, to powinniśmy zażądać komisji. Dobrze, powiedzą, Karnowski ma jakieś konfabulacje, coś sobie zmyśla, Gazeta Wyborcza coś sobie zmyśla, ale tu jest dowód. Tu są ścisłe dowody na drukach prokuratury pana Ziobry, że ten Pegasus był użyty. To nie jest żadna konfabulacja, to nie jest żadne kłamstwo. Krzysztof Brejza, poseł Rzeczypospolitej Polski, używany przez niego z Pegasus za co? Za to, że jakaś urzędniczka powiedziała, że źle były wydane pieniądze na dmuchany zamek, a sama te pieniądze ukradła. No trochę śmieszne, kiedy mówimy o środkach finansowych na dmuchany zamek kilkunastu tysięcy złotych, a potem włączamy w to aparat za 20 milionów złotych. Panie prezydencie, a co pan odpowie, co pan odpowie tym, którzy twierdzą, wystarczy być uczciwym i wtedy nie trzeba bać się Pegasusa? No nie wiem, panie redaktor, pewnie, że można być uczciwym, ale czy to, że się jest uczciwym, to upoważnia, żeby podglądać dzieci w czasie kąpieli, czy podglądać nas w sypialni? A poza tym, to nie mówimy o uczciwości. Tutaj pan Krzysztof Brejza i pan Ryszard Brejza są ludźmi bardzo uczciwymi i tutaj dałbym sobie za nich rękę uciąć. Znam tych ludzi od lat. Z Ryszardem Brejzą współpracuję kilkanaście albo 10 lat. Jest prezydentem Wrocławia, tak jak ja prezydentem Sopotu. Natomiast tam podsłuchiwano jego sprawy związane z kampanią wyborczą. On był szefem sztabu wtedy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a nawet był taki moment, że to miała być koalicja z PSL-em, czy nawet z SLD. Czyli właściwie konstruował, też ja mu tam w tym pomagałem, strategię wyborczą całej opozycji. I co? I można takiego człowieka podsłuchiwać, a można jemu preparować SMS-y i potem pokazywać w mediach publicznych, tak jak mi kradziono maila i pokazywano go w mediach publicznych, oczywiście przeinaczając tą sprawę, bo to był mail do przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska. No jak można takie rzeczy robić? Mail bardzo poważnej sprawie, w sprawie śmierci panie prezydencie, a ja wczoraj dokładnie to samo pytanie zadałam Krzysztofowi Brejzie, który był moim gościem. Jak przekonać ludzi, państwo mają zamiar, że to jest także sprawa, która dotyczy ich samych? Bo dla nich to jest, tak mam wrażenie, oczywiście nie dla wszystkich, ale zapewne dla wielu. Zresztą takie komentarze tutaj i wczoraj i dzisiaj też widziałam u nas pod programem na czacie. Że to jest sprawa związana z ludźmi, którzy są na szczycie polityki, że ich ta kwestia nie dotyczy, że oni Pegasusem inwigilowani nie są, w związku z tym ich interesuje, jak wysokie mają rachunki, jak wysoka jest inflacja, no i szereg rozmaitych innych problemów, z którymi na co dzień Polacy muszą się borykać. Pegasus jest dla nich abstrakcją, czy aby na pewno powinien być, pana zdaniem? Ja powiem tak, akcja specjalna przeciwko mnie zniszczyła dwóch przedsiębiorców w Sopocie. Jeden z nich zatrudniał około 100 osób i te miejsca pracy poszły z dymem praktycznie. Tak ich nie ma, bo został ten człowiek zniszczony przez tą akcję. Druga sprawa, dzisiejszy tytuł państwa w gazecie do wypowiedzi Krzysztofa Brejzy, każdy obywatel może być ofiarą władzy. Tak, bo jeżeli ta władza zapewnia sobie sukcesję, tworzy monopole państwowe typu Orlen,
pod światłym zarządem pana Obajtka i potem zawyża ceny benzyny, zawyża ceny gazu, to każdy obywatel jest ofiarą tego Pegasusa, bo są nieuczciwe wybory i potem mogą sobie zabierać środki finansowe, gromadzić olbrzymie pokolenie i wydawać na propagandę. To jest takie perpetuum mobile. Wygram wybory, jestem coraz bardziej bezkarny, więc sobie wynajmę za 5 zł apartament w Operze we Wrocławiu. Wezmę sobie tam, zrobię imprezę za 1000 zł, a ona pewnie by kosztowała 15 tysięcy zł. To wszystko idzie z naszych podatków. To dzięki temu rozkradaniu państwa polskiego niepełnosprawni, którzy protestują z panią Hartwig, nie mają zasiłków, mają głodowe zasiłki. Bo my na przykład się kłócimy z państwem polskim w Sopocie i wypłacamy zasiłki osobom niepełnosprawnym, które nabyły niepełnosprawność po 18 roku życia. Tak jest wyrok Sądu Trybunału Konstytucyjnego. Ale nikt go nie realizuje w państwie polskim. My go realizujemy i za to nas się ściga. Co więcej, nas się ściga, że te pieniądze wydajemy, bo ściga nas państwo polskie za to. Także widać, że każdego z nas to dotyczy, bo cena benzyny, cena gazu to jest cena, która jest manipulowana, podkreślam, manipulowana przez obecną władzę. A jak tą władzę nie można zmienić, to dalej będzie manipulowała i dalej przedsiębiorca 26-letni bez żadnego doświadczenia dostanie 55 milionów w Gdańsku, a potem się okaże, że to jest kolega kolegi, czy dalej na przykład dostaną jakąś willę na działalność, co jest takim policzkiem dla wszystkich polskich nauczycieli, co jest policzkiem dla wszystkich pracowników organizacji pozarządowych, którzy dostają no, po prostu głodowe pensje. No, powiedzmy sobie szczerze, że Polska jest skradana przez tych ludzi, a oni sobie gwarantują pewną bezkarność, bo za chwilę wypuszczą jakieś zdjęcia z telefonu Karnowskiego, Brejzy czy SMS-y. Pamiętam, jaka była sytuacja przed poprzednimi wyborami, jaki był wściekły atak na Krzysztofa Brejzę i na Ryszarda Brejzę. Samochody telewizji publicznej przed ratuszem, fałszywe SMS-y, tak? I co? I Polacy mówią, no to nie będę głosował na opozycję, skoro tam szefem sztabu jest jakiś złodziej, prawda? No to dotyczy Polaków, jednak prawo wyborcze jest podstawowym prawem dla nas i z niego wynikają potem inne rzeczy. Panie prezydencie, pan twierdzi, jak rozumiem, tak wnioskuję z naszej rozmowy, że jedynym sposobem na to, żeby przeciwstawić się obecnej sytuacji, jest współpraca i jedność na opozycji. Rozumiem, że wszyscy chyba już porzucili plan jednej listy i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to po prostu się nie uda. Ale ma pan takie poczucie, że jest kłopot z tą jednością na opozycji? Kiedy pan rozmawia z przedstawicielami czy Platformy, czy Hołowni, czy PSL-u, ma pan poczucie, że rzeczywiście brakuje takiej świadomości tego, że no, w tej jedności siła będzie wyłącznie w niczym innym? My jako samorządowcy od początku mówimy, że nie chcemy tworzyć swojej listy samorządowców z Ruchu Tak dla Polski, chcemy być pewnym spoiwem. Pokazał to Zygmunt Frankiewicz, konstruując po raz drugi pakt senacki z opozycją. Bo pierwszy raz razem konstruowaliśmy go 4 lata temu, teraz został podpisany ten pakt senacki i dobrze. I niedobrze, teraz wyciągnęliśmy też wnioski, widać z Pegasusa 4 lata temu, że teraz oznaczymy dokładnie kandydatów, żeby nie było śliwek robaczywek, bo wtedy widać, wykradli nam nasz pomysł i podstawili nam tak zwanych bezpartyjnych fachowców, którzy zabierali nam głosy i przez to straciliśmy 10 mandatów w Senacie. To też może być efekt Pegasusa. Ale trzeba, żeby liderzy opozycji, o to żeśmy wczoraj jako samorządowcy z Ruchu Tak dla Polski zaapelowali, siedli przy jednym stole, pokazali pewne minimum jednak, podali sobie ręce i obiecali, żeby nie będą się atakować. I tak jak... To jest super. Panie prezydencie, tylko ja nie o to pytam, bo państwa inicjatywa jest nam wszystkim doskonale znana. Ja pytam o odbiór tej propozycji na opozycji. O to pana zapytałam. Znaczy, czy po prostu kawa na ławę? Czy pan widzi, że z tym jest problem jakiś? Znaczy, powiem tak, jak się z każdym z osobna rozmawia, to problemu nie ma. Problem jest, żebyśmy usiedli razem do stołu i mam nadzieję, że to się stanie. To dlaczego stanie. Nie siadacie? Nie, nie będzie, no to jest to nie pytanie do mnie, bo ja zapraszam tego stołu. Pani redaktor, no, ale musi pan mieć jakąś ocenę tej sytuacji. Z jakiego powodu to się dzieje? Dlaczego tego wspólnego stołu nie ma? W jednej liście hamowało to, że na przykład liderzy nie przyszli na podpisanie paktu senackiego, tylko wysłali swoich zastępców, tak to nazwijmy. I teraz... Dobrze, niech będą już 3 listy, chociaż dobrze, że były 2 jeszcze. Jakaś nadzieja jest, bo Dąb tutaj bardzo by pomógł. Ja bardzo cenię, podkreślam to, że Czarzasty Włodzimierz zjednoczył lewicę. To, że Kosiniak-Kamysz Władysław z Szymonem Hołownią budują jeden blok.
Dobrze by było, że Koalicja Obywatelska też budowała jeden blok. My jako samorządowcy jesteśmy w stanie wszystkich wesprzeć. Tylko błagamy, to są bardzo trudne wybory. Wybory z Pegasusem albo innym urządzeniem nasłuchującym w tle. Z olbrzymimi miliardami złotych ze spółek Skarbu Państwa, z budżetu państwa na hejtowanie Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymana Hołowni, Rafała Trzaskowskiego czy Włodzimierza Czarzastego czy innych samorządowców. I musimy wzbudzić wśród Polaków efekt, że warto iść na te wybory. Wzbudzić taki efekt, jak był w 1989 roku zbudowany przez Komitet Obywatelski Solidarności. Może tam byli przeróżni ludzie, z lewa, z prawa, ze środka, ale był jeden znaczek, pójdźmy razem. I nawet jak idziemy na trzech listach, my jesteśmy jako samorządowcy gotowi poprzeć te trzy listy. Nie mamy tak na Polski, mamy tutaj członków i w Lewicy, i u Szymona Hołowni, i u Kosiniaka-Kamysza, i w Platformie, a najwięcej bezpartyjnych. Jesteśmy gotowi poprzeć wszystkich, ale musi być pewna zgoda, która przekona Polaków, że ta walka jest bardzo ważna, że to są ważne wybory. No tylko trudno będzie przekonać Polaków, panie prezydencie, jeżeli zewsząd słyszą, że te wybory i tak mogą być w cudzysłowie sfałszowane, a może nie do końca w cudzysłowie. No tutaj wielka chwała Kubie Karysiowi i Kodowi. Dobrze, że inne partie polityczne do tego przyłączyły. Inicjatywa liczenia wyborów i dzięki temu te wybory nie będą sfałszowane. I tutaj Kod rzeczywiście rozbudował pewien mechanizm. Włączyły się to wszystkie partie polityczne. Bardzo dobrze. Dobrze, że Sławek Nitras się w to włączył. Ale wszystkie partie polityczne, myśmy też się w to włączyli. Od nas będzie to wicewójt z Izabelina za to odpowiadał, że będziemy liczyli te głosy, że nie będziemy chcieli, żeby i te wybory nie będą sfałszowane. Jak będziemy liczyć te głosy i patrzyli na ręce wszystkich komisji wyborczą, gdzie większość jest jednak uczciwych, to nie będą sfałszowane. Natomiast są nieuczciwe. To powiedzmy szczerze, bo i tu musimy pokazać Polakom, ile z ich pieniędzy idzie na propagandę państwową, żeby to trochę powstrzymać, zrobić jednak wstyd. Ile osób było podsłuchiwanych, bo to też hamuje, nawet u najgorszych, jak gdyby ludzi, którzy popełniają najgorsze przestępstwa, pokazywanie tych przestępstw zaczyna to hamować. I ja liczę na to, że może będzie jakaś refleksja w tym obozie władzy, może pan prezydent Duda będzie miał jakąś refleksję w końcu i powie, panowie, pohamujcie się. Ale od tego wymaga, żebyśmy my nie godzili się na to. Słuszna jest decyzja Szymona Hołowni, powiedział, nie idę do mediów publicznych, może tutaj pochodził. Ja do mediów publicznych nie chodzę, bo mnie nie zapraszają. Od 2-3 lat. Oczywiście powiedziałem, że na żywo pójdę, ale nie dałem się nagrać, bo zmanipulują. Miałem taką sytuację, że manipulowali moimi nagraniami, składali z kilku nagrań jedno. Nie jestem zapraszany ani do Radia Gdańska, ani do telewizji publicznej od kilku lat, ale oczywiście nie w tym czasie, kiedy jest sytuacja tej olbrzymiej tragedii, ale za miesiąc jestem gotów pójść, ale tylko na żywo. Co więcej, powinniśmy domagać się równości dostępu do tych mediów publicznych. No tak, pokazywać to o tym pan Polaków, wspominał. Panie prezydencie, na koniec sam, czy pan już zdecydował, czy, a jeśli tak, to skąd startuje w wyborach parlamentarnych roku 2023? Panie redaktor, czekamy na taką pozytywną odpowiedź partii politycznej o pewnej jedności, bo jeżeli będziemy się okładali na opozycji pałkami, jeżeli nie będzie pewnej jedności, pewnej wspólnoty, nie mówimy już o jednej liście, bo na to nie ma szans, a szkoda, o to też żeśmy apelowali, to my byśmy chcieli jako samorządowcy wspomóc i startując w tych wyborach i pomagając organizacji Ale tych ja pytam wyborów, o czy organizacji kampanii wyborczej. Panie redaktor, za wcześnie jeszcze, bo nie chciałbym tutaj ani nikogo wyróżniać, ani nikogo pognębiać, bo dla części może to być pognębienie, jak powiem, że chciałbym od nich startować, a nie wyróżnienie, więc poczekajmy jeszcze chwilkę. Natomiast my jako samorządowcy widzimy, że niestety będziemy musieli iść do Warszawy. Dla nas niestety, no bo każdy by chciał zostać tam, gdzie jest, ale iść, bo inaczej tego samorządu w Sopocie, w Izabelinie, w Sosnowcu, w Świnoujściu, w Szczecinie czy w Koszalinie nie będzie. Po prostu go nie będzie, bo PiS go zlikwiduje, tak jak likwiduje wszelkie instytucje niezależne, tak jak likwiduje demokratyczne państwo w Polsce. Dlatego mówimy tak dla demokracji, tak dla samorządnej Polski. I jesteśmy gotowi, tylko oczekujemy też takiej pozytywnej odpowiedzi od partii opozycyjnych, żeby się dobrze zaangażować i wspólnie w te wybory. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Ruch Tak dla Polski. Dziękuję bardzo za to spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Dziękuję.